Cześć! Dziś zabieram Was w podróż na Wielką Rycerzową, malowniczy szczyt w Beskidzie Żywieckim. Jeśli szukacie łatwego szlaku, który zapewni Wam piękne widoki, a po drodze będzie można zatrzymać się w klimatycznym schronisku, to ta trasa będzie strzałem w dziesiątkę. Gotowi? Zaczynamy! Nasza przygoda rozpoczyna się w Soblówce, małej wsi w Beskidzie Żywieckim, gdzie wybrałem się jesienią. Dojazd tutaj jest prosty, a co najlepsze, spory parking przy kościele jest darmowy, więc nie musicie martwić się o miejsce na samochód. Całość wycieczki w dwie strony, jeśli nie będziecie delektować się widokami i wylegiwać na hali tak jak ja, powinna zająć Wam około 4 godzin. Chodź, chodź, chodź. Szlak na Wielką Rycerzową jest świetny nawet dla początkujących. Startujemy za żółtymi znakami, które najpierw prowadzą asfaltową drogą. Potem wchodzimy już na szlak, przekraczamy strumień i powoli ruszamy w górę. W miarę jak podchodzimy, za naszymi plecami pokazują się widoki. Według mnie szlak nie jest wymagający. Oczywiście są to góry, ale nie ma tutaj trudnych technicznie odcinków, więc to świetna trasa na spokojny spacer, nawet z czworonożnym przyjacielem. Ale bardzo przyjemna wycieczka. Jeszcze tej jesieni tak nie do końca widać, nie? Jakby bardziej było tak kolorowo, to byłoby jeszcze fajniej, ale jest super. Ja to w ogóle lubię takie te szlaki, właśnie jak są takie troszkę bardziej wyglądają na dzikie. Zanim dotrzemy na halę rycerzową, warto wspomnieć, że na Wielką Rycerzową można dojść kilkoma różnymi trasami, więc jeśli szukacie alternatywy do szlaku z Soblówki, oto kilka ciekawych opcji. Pierwsza propozycja to zielony szlak z Ujsuł przez Muńcuł. Ta trasa zajmuje około 3 godziny i 45 minut, a po drodze czekają na Was piękne, leśne krajobrazy. Jest to nieco dłuższa opcja niż szlak z Soblówki, ale także oferuje wspaniałe widoki. Druga alternatywa to czerwony szlak z Rycerki przez Mładą Chorę. To już nieco dłuższa wędrówka, trwająca około 4,5 godziny, ale świetna dla tych, którzy szukają bardziej intensywnej trasy. Długa, ale wciąż spokojna i bez trudnych technicznych momentów. Kolejna opcja to czerwony szlak z Przełęczy Przegibek, który łączy dwie bacówki, na Przegibku i na Rycerzowej. Ta trasa to idealna propozycja na nieco krótszy trekking, który zajmuje około 1 godzinę i 45 minut. Jeśli lubicie odwiedzać górskie schroniska, to jest to opcja dla Was. A dla bardziej doświadczonych wędrowców mam jeszcze trasę z Wielkiej Raczy. To najdłuższa opcja, która zajmie około 4 godziny i 33 minuty. Ale za to po drodze macie szansę zobaczyć naprawdę piękne widoki i poczuć, jak różnorodny jest Beskid Żywiecki. Jest też zielony szlak na Przełęcz Przysłop, który łączy się później z żółtym szlakiem do Bacówki. To trasa, która zajmuje nieco ponad 2 godziny i 30 minut. Idealna na mniej wymagającą, ale malowniczą wędrówkę. Każdy z tych szlaków ma swój urok i zapewnia inne wrażenia. Więc niezależnie od tego, jaką trasę wybierzecie, macie gwarancję pięknych widoków. Wróćmy jednak do naszej wędrówki. Po około godzinie marszu na żółtym szlaku dochodzimy do rozwidlenia. I teraz kluczowy punkt programu. Na rozwidleniu szlaków polecam skręcić na zielony szlak, bo to właśnie tutaj zaczynają się najlepsze widoki. Opuszczając nieśpiesznie halę rycerzową, mijamy Małą Rycerzową i tu stajemy przed dylematem. Iść na szczyt, czy od razu odpocząć w schronisku? Obie opcje są kuszące. Jeśli jednak zdecydujecie się na podejście na sam szczyt, to pamiętajcie, Wielka Rycerzowa leży w lesie, więc nie liczcie na spektakularne widoki. Jest to zdecydowanie opcja dla koneserów. Zdobyła szczyt, tu jest, w tym lesie nic nie widać. A teraz czas na zasłużony odpoczynek. Schronisko, bacówka na hali rycerzowej jest bardzo fajna, klimatyczna, a ciepły posiłek po wędrówce zawsze smakuje najlepiej. My skusiliśmy się na bigos i chleb ze smalcem. Na powrót wiele osób poleca wybrać czarny szlak. Zejście nim zajmie około 1,5 godziny.
My jednak wróciliśmy żółtym szlakiem prosto do samochodu i też było fajnie. Podsumowując, Wielka Rycerzowa to idealna opcja dla tych, którzy szukają umiarkowanej wędrówki, pełnej pięknych widoków i spokoju, szczególnie jesienią. Niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi wędrowcami, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z górami, ta trasa z pewnością dostarczy Wam wiele pozytywnych wrażeń. Jeśli ten film przypadł Wam do gustu, koniecznie sprawdźcie inne przewodniki, które na pewno Was zainteresują. Trzymajcie się i do niebawem.